W ostatnim filmiku mogły Was spotkać jakieś wątpliwości związane z tym, o co w tym tu naprawdę chodzi? O co z tymi biedronkami? Czemu wszystko jest czerwone? O co z tymi kropkami chodzi? Co to za maska, kolczyki? Teraz dzisiaj Wam to właśnie wytłumaczę. Emi Flash, a dzisiaj opowiem Wam trochę o nowym serialu na antenie Disney Channel, a mianowicie Miraculum Biedronka i Czarny Kot. Ale na razie chciałam Was zaprosić na backstage sesji zdjęciowej, którą stworzyliśmy razem z produkcją Disneya, Alex Mando Style i Mają K. Dnia 19 stycznia wybrałyśmy się do Warszawy. Dzień wcześniej zorganizowano dla nas kolację, abyśmy mogły się poznać. Następnego dnia miałyśmy już razem sesję zdjęciową dla anteny Disney Channel. Przygotowanie do samej sesji trwały 3 godziny. Fryzury, makijaże, stylizacje. Sądzę, że efekty były wręcz zniewalające. Pracowałyśmy z bardzo profesjonalnym zespołem. Dzięki temu praca szła bardzo gładko. Naszego serialu jest Marinette, zwykła, pełna entuzjazmu gimnazjalistka ucząca się w Paryżu. Interesuje się modą i właśnie z tym wiąże swoją przyszłość. Ale nie myślcie sobie, dziewczyna jednak nie jest taka zwykła, gdyż ma swoją tajną tożsamość superbohaterki z Biedronki. Czarny Kot to tak naprawdę Adriel, super szałowy nastolatek, za którym szaleje prawie cała szkoła. Jest on synem super znanego projektanta mody w Paryżu, no i dzięki temu jest bardzo bogaty, bardzo znany, no ale czasami niestety brakuje mu tego prawdziwego życia normalnego nastolatka. Wracając do Marinette, jest ona dziewczyną, która ma naprawdę skłonność do gaw. Po prostu robi takie niezdarne czasami rzeczy, że to normalnie szok. Kurczę, a ona jest do mnie podobna. Zaś jako Biedronka jest naprawdę odważną i po prostu pełną entuzjazmu dziewczyną. Zrobi wszystko, żeby pokonać wroga i oczywiście zwyciężyć. I teraz jeszcze jedna uwaga, punkt kulminacyjny naszej całej historii, gdyż tak naprawdę Marinette kocha się tak potajemnie w Adrianie, jest on jej przyjacielem, ale teraz uwaga, uwaga. Biedronka i Czarny Kot tak naprawdę nie znają się w prawdziwym życiu, a Czarny Kot zakochał się w Biedronce! Czyli rozumiecie, Adrian jest zakochany w Marinette, Marinette jest zakochana w Adrianie, ale oni o tym sobie nie wiedzą, bo są zakochani po prostu w innych życiach. To prawdziwa historia. A teraz co najważniejsze, czyli o mocach naszych superbohaterów. Ta moc Biedronki kryje się w jej torebce, gdyż Marinette nosi w niej takiego jakby swego stworka, ufolutka, który przetacza się w jej kolczyki i to właśnie o te kolczyki tutaj nam chodziło. I ona w nich znajduje swoją całą moc. Po przemianie jest bardzo aktywna na czułkach, które po prostu wykryją każdy niebezpieczny element. Potrafi latać, gdyż ma skrzydełka. No i oczywiście potrafi chodzić po ścianach, jak prawdziwy owad. Czarny Kot zaś potrafi naprawdę daleko skakać ze ściany na ścianę, z kolejnego budynku na drugi. Ma bardzo dobry wzrok, no jak prawdziwy kot w ciemności. No i oczywiście ma pazur, który wysunie się w każdej potrzebie. To już tyle na temat całego serialu. A teraz chciałabym Was zaprosić na jego premierę, która odbędzie się 8 lutego tylko na antenie Disney Channel. No to pa pa!